Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. Wyjdźcie się, pogarkamy! Ja nie cierpię Smurfów! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać! Bo to filmy, co się lubią bać! Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów raz, przed ekran dziś zapraszam was! I telewizor włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurfy. Może być. A może nazbieram trochę kwiatów? A ja przygotuję super prezent dla każdego Smurfa. Cześć, Łazuchu. Pójdziesz z nami na piknik. Nie mogę, Smurfetko. Muszę upiec aż 100 ciast na jutrzejsze święto. Masz, ważniaku. Prezent dla ciebie. O, jak miło. Papa Smurf zawsze mówi, że lepiej jest dawać niż brać, bo nie jest ważne, co się daje, tylko że się o kimś myśli. Papa Smurf ma rację, lepiej jest dawać niż brać. Ach, znaleźliśmy piękne miejsce. Ojejku! To ludzka strzała. Przyniosę wody, osiłku. Ciamajdo, co robisz? Dzięki, Ciamajdo. Och, osiłku, Ciamajdo, patrzcie, ludzie walczą. Musimy wszystkich ostrzec. Ciasta, ciasta, zrobiłem z do ciast. Dobre są, smaczne są. Och, życie artysty najpiękniejsze na świecie. La, 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 la. Ach, moje małe Smurfy są takie szczęśliwe. Ach, na pomoc! Ore, ty, co się dzieje? Ludzie walczą! Ludzie walczą! O, moje lusterko! Mój obraz! Moja głowa! Moje ciasto! Ogłaszam alarm! Ogłaszam alarm! Szybko, szybko chować się do nor i na drzewa! Nie cierpię drzew i nie cierpię nor! Bądźcie teraz cicho. Papa Smurf zawsze mówi, że... Moje ciasto! Moje pyszne ciasto! Ach, mój piękny domek!
98, 99 i 100. Hurra! Już wioska jest zniszczona, ale Smerfy są całe i zdrowe. Gdzie będziemy mieszkali? A co z moim lusterkiem? Bez niego jestem Abso Smurf niezagubiony. A ja bez kuchni jestem smutny. Jestem głodny. A ja śpiący. A ja chcę się pić. A ja chcę podlać ogród. A ja chcę zemsty. Nie cierpię zemsty. Co to zemsta? Zemsta? Nie, nie, moje drogie Smurfy. Każda wojna jest straszna, a najbardziej cierpią bezbronni i najsłabsi. Czemu ludzie walczą ze sobą, Papo Smurfie? Nie wiem, cia Majdo. Wydaje mi się, że sami nie wiedzą, po co walczą, ale teraz mamy zadanie – odbudować wioskę. Dobra robota. W takim tempie odbudujemy raz, dwa. Przyłóż mocno palik, smerfuj kłodę, przypiłuj deskę, pomaluj ścianę. Jak zawsze mówi Papa Smurf, praca to klucz do szczęścia i największe marzenie każdego smerfa. Wszyscy pracują jak jeden mąż. Muszą smerfować wciąż i wciąż, by odbudować naszą piękną wioskę, którą rycerze zniszczyli bez troski. Dzięki, że nam przypomniałeś. On chce tylko nam pomóc, Osiłku. Tak, tak, wiem, Smurfetko. Dałbym wam niespodziankę, ale wszystkie zostały zniszczone przez konie. I ja też straciłam wszystko, co miałam. I my też. Spójrz tylko na biednego łasucha. Gotuje nad ogniskiem. Pewnie serce mu pęka. O, 100 pysznych ciast stracone. Trzeba ich wysmerfować. Kogo? Rycerzy. Rycerzy? Ależ Osiłku, wiesz, ile mamy wzrostu, a rycerze co najmniej 10 razy tyle. To nie ma znaczenia, Smurfetko. Damy radę. Widziałam, dokąd pojechali. Trzeba zwołać więcej smerf. I przygotować niespodziankę. Wyjątkową na tę okazję. Zobaczę, co da się zrobić. Hej, hej, moje drogie smerfy. Wołałaś nas, Smurfetko? Widzicie? Mówiłam, że tędy jechali. Jasne. Co zrobimy, kiedy ich smerfniemy? Damy im nauczkę. Od co? No, co teraz? Smerfniemy im konie. Smerfniemy im konie. Smerfniemy im konie? Dobra robota, Smurfetko, zaczynajmy! Świetne miejsce, żeby odpalić niespodziankę! Uwielbiam niespodzianki. Hej, Skrywusie, odpalasz wreszcie czy nie? Jasne, tylko pociągnę za linkę. Hej, konie uciekają. Szybko za nimi. Uważaj. Co się dzieje? Ej! Uważaj! Czekają! Szybko za nimi! Hej! Niezłe! Smurfy, nic wam nie jest! Pracusiu, zabierz nas stąd! Nie tak szybko! Jeszcze mamy dużo czasu! Utwórzcie drabinkę, szybko! Nic z tego, mój pracusiu! Uwaga! Zaraz was wyciągnę! Ktoś odwiązał konie! Ależ panie, nikogo nie widziałem! To... Zaraz wracam! Hop, 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 hop!
smerfy, mamy dziś dużo pracy. Musimy budować i budować, malować nasze domy i zasiać zboże. Do roboty, smerfy! Papo smerfie, stało się coś strasznego! Więc mów, pracusiu! Smerfnęliśmy rycerzy! Smerfnęliście rycerzy? Ciepłe, jeszcze lepsze. Masuchu, jak możesz teraz myśleć o jedzeniu? Co się dzieje? To jest gotowanie. Gotowanie? Gotowanie zaczyna się wtedy, gdy woda osiąga temperaturę 100 stopni. Weźmy tę kaszę na przykład. Zacznie się gotować dokładnie za 10 minut. Ratujmy smerfy póki czas. Pędźmy nie szczędząc siły. Chociaż smerfiki psotne są i papę rozzłościły. Nie ma czasu do stracenia. Mam nadzieję, że to spokojni ludzie. Zaczekajcie, pójdę się rozejrzeć. Na szczęście złapaliśmy wszystkie konie. To dobrze. Przywiążcie je i chodźmy jeść. Hej, patrzcie, znowu uciekają. Łapać je! Chodź tu, koniku. O, już nam teraz nie ucieknie. Trzymaj konie. I hop, i hop! Trzymaj konia! Kiedy wasza piątka uganiała się za rycerzami, inne smerfy ciężko pracowały, a mieliśmy smerfować razem. Postąpiliście zupełnie jak ludzie. Co macie na swoje usprawiedliwienie? Moja wina, papo Smerfie. Nie, papo Smerfie, to był mój pomysł. To moja wina, papo Smerfie. A ja zrobiłem niespodziankę. Nieważne, czyj to był pomysł. Wszyscy jesteście winni. Mam nadzieję, że mieliście nauczkę. Tak, papo Smerfie. No dobrze. Teraz zjemy obiad, a potem do roboty. Obiad? A co będziemy jedli? Nie wiem. Niech Luj zajął się gotowaniem. Zjemy kaszę. Kaszę! Hej, co się z wami dzieje? Czy ja powiedziałem coś złego? Tak. Skąd miałem wiedzieć, że nie lubicie kaszy?